Proporcja obrazu jest to rzecz, nad którą często się nie zastanawiamy. Zazwyczaj zostawiamy to ustawienie tak, jak jest i przechodzimy do innych parametrów. Ale czasami zmiana formatu obrazu może pomóc w odbiorze naszego filmu. Dzisiaj postaram się przybliżyć trochę ten temat i być może odpowiedzieć na niektóre gnębiące Was pytania. Zapraszam. Zacznijmy od podstawowego formatu, który możecie najczęściej spotkać, a jest to format 16:9. Większość kamer nagrywa właśnie w takim formacie, a wygląda on właśnie tak. Jest on bardzo dobry do oglądania filmów na większości telewizorach lub monitorach. Jeżeli chcecie taki format uzyskać, to właściwie nie musicie robić nic, ponieważ tak jak wspomniałem, wasze kamery nagrywają już w takim formacie. Dla tych, którzy jednak chcą znać rozdzielczości, Full HD jest to 1920x1080, a dla 4K jest to 3840x2160. Jeżeli jednak chcecie, aby Wasz film wyświetlany na telefonach komórkowych nie miał pasków po bokach, to musicie zastosować format obrazu 18:9, czyli taki. Większość współczesnych smartfonów ma trochę bardziej panoramiczny ekran od tego standardowego formatu. Dlatego filmy w formacie 16:9 nie są wyświetlane na pełnym ekranie. Stosując właśnie format 18:9, nie będziecie musieli ręcznie powiększać filmu na Waszych komórkach. Aby móc uzyskać taki właśnie format, użyjcie tych rozdzielczości, które widzicie tutaj z boku. Aby Wasz film był jeszcze bardziej kinowy, musicie zastosować trochę bardziej węższy obraz, a więc format 2:35:1. Są to proporcje bardzo często stosowane w filmach kinowych, a które uzyskują poprzez zastosowanie specjalnych obiektywów anamorficznych. Niestety jest to bardzo drogi sprzęt, więc jeśli chcecie uzyskać podobny efekt, a nie chcecie sprzedawać swojej nerki albo płuca, no to zastosujcie takie parametry, które podałem Wam tutaj z boku. Pamiętajcie jednak, że przy takim formacie stracicie trochę obrazu na górze i na dole Waszego ujęcia. Dlatego też, jeżeli wiecie, że od razu będziecie renderować w takim formacie, odpowiednio wcześniej wykadrujcie Wasze ujęcia. Z drugiej strony, dzięki temu, że obraz jest tak wąski, możecie zasymulować ruch kamery w górę albo w dół. Powiedzieliśmy sobie trochę o formatach poziomych, to teraz warto wspomnieć o tych pionowych. Jeżeli na przykład chcecie wyświetlić swój film na Instagramie, to powinniście stosować format 4:5. Jak widzicie, tracimy sporo obrazu po bokach naszego kadru, dlatego miejcie to na uwadze przy nagrywaniu Waszych filmów. Żeby uzyskać taki format, skorzystajcie z tych parametrów tutaj po bokach. Jeżeli będziecie chcieli pokazać Wasz film na przykład na Facebooku albo na Instastory, to wtedy polecam stosować format 9:16. To takie odwrócenie 16:9. Aby nie stracić zbyt dużo obrazu po bokach Waszego kadru, polecam od razu nagrywać to w pionie, tak jak ja teraz. Dzięki temu łatwiej będzie Wam wykadrować i nie będziecie musieli powiększać obrazu, a przez co nie będziecie tracili na jakości. Czasami zdarza się, że chcecie być bardziej twórczy i na przykład chcecie zasymulować efekt filmowania ze starej kamery, na przykład takiej 8 mm. Wtedy najlepszym formatem będzie 4:3 albo na przykład po prostu kwadrat. Dodajemy do tego jakiś odpowiedni dźwięk, trochę szumów, brudów, dodajemy jakąś ramkę, zmniejszamy ilość klatek na sekundę, zmieniamy trochę kolory i efekt starej kamery gotowy. To tyle w tym temacie na dziś. Myślę, że czasami jest to lepsze rozwiązanie niż wrzucanie po prostu gotowych czarnych pasków na Wasz film, które mają symulować takie formaty obrazu. Na pewno warto stosować odpowiedni format, jeżeli chcecie, aby Wasze produkcje były lepiej wyświetlane na różnych ekranach. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!